Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie wróciłam z pracy, mamy godzinkę 18:39, piątek. Wpadłam teraz tylko na moment do domu po aparat, zaczynam nagrywanie vloga. Jedziemy teraz do Katowic, do Pauliny i Dominika w odwiedziny, takie piątkowe spotkanie. Mam dla Pauliny oczywiście nowy produkt Wowkow. Skoro się widzimy, to wiozę jej najnowszą bluzę z kolekcji Bakery. Wiem, że Paulinie ta bluza bardzo się podoba, także mam nadzieję, że się ucieszy. No i co? Zabieramy Was ze sobą na wizytę i ogólnie zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Oprócz paczki z Wowką mam dla Pauliny jeszcze słodkości. Paulina bardzo lubi czekoladę. Mam nadzieję, że Milkę Oreo lubi. Mamy Raffaello, także wjedziemy zawieźć prezent. Z tego co wiem, Dominik jest na redukcji, więc on i tak nie skorzysta. Zamawiamy ogólnie sushi, ale w ogóle Dominik dał nam znać, że on właśnie nie będzie jadł z nami tego sushi, będzie pewnie tylko patrzył, biedak. No, a my w sumie sushi dwa dni pod rząd. Wczoraj jedliśmy sushi na kolację, mieliśmy smaka i dzisiaj widzimy się z Dominikiem, z Pauliną. Oni zawsze też zamawiają z nami sushi, też lubią. Posmakowała im Sakura, także zamawiamy sushi. Ale ja wzięłam sobie dwie sztuki nigiri i zupkę z łososiem i z kiełkami. Także troszkę coś innego. I słuchajcie, jeśli chodzi o śnieg, to naprawdę śniegu codziennie przybywa. Już z 4 dni jest śnieg, dzisiaj już jest minus 4 stopnie. I zapowiadają w naszych okolicach na południu Polski w niedzielę, w dniu kiedy publikuję dla Was tego vloga, minus 10 stopni. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale jeśli się sprawdzi, no to grubo. Takiej zimy jeszcze nie było. Właśnie z Kacerą o tym gadaliśmy. No, kiedyś była, masz to. Ale no, w ostatnich 4 latach naprawdę czy takiego 5, śniegu no. U nas, tutaj w okolicach Katowic, Dąbrowy, Sosnowce, naprawdę nie było takiej najwyżej zimy. Najwyżej spadł na jeden dzień taki duży tak, i ale tyle. I na drugi dzień już go nie było, tak, bo stopniał, nie? Dzwonimy. Dzwonimy. Wbijamy. Właśnie mówiłam w ogóle na vlogu, że z Dominika jest niezły wariat, że po prostu my będziemy przy nim jeść, pić, no. Podzielać jakieś smakołyki, a on, biedak, jest na redukcji. Miłe przywitanie, jaki ty jesteś piękny, obcięty! Cześć! Dzień dobry! Ej, ale żebyś nie spadł, żebyś nie spadł. Chodź, maluszku! Chodź, nie spadł, nie? Się boi. Dzień dobry! O Jezu! Tak jak Wam mówiłam, mamy oczywiście sushi, jak zawsze już w naszym spotkaniu. Pyszności. A ty, Dominik, jak się czujesz z tym, że będziemy ja jeść? Ja jadłem przed chwilą tortillę i jeszcze mam jedną, więc spoko. No to dobrze. A słuchajcie, Elmo jest tak kulturalny, że tu biega wszędzie za mną. Czekał na mnie, aż się nie rozbiorę. Po prostu wyszkolony, kulturalny piesek. Piękny. Piękny. Jak tak ogonem ruszę ciągle. Piękny. Cieszę się. Cieszę się. A nie, to jeszcze ciepło jest. Zjedliśmy sushi, było bardzo dobre, prawda? Pyszka. Sakuje, i tak, słuchajcie, ja sobie przypomniałam, że jak ostatnim razem była u nas Paulina z Elmą, to zostawili zabawkę, żyrawkę Elmusia. Ja zapomniałam jej teraz wziąć i właśnie tak zastanawiałam się, czemu Elmuś ze mną tak dzisiaj chodzi. A on po prostu może jest taki inteligentny i że pamięta, że zostawił u mnie żyrawkę. Mam nadzieję, że mam ją ze sobą. A tak serio to podejrzewam, że po prostu czuję Barego, bo widziałam się jeszcze dzisiaj z rodzicami chwilę z Barem, więc pewnie czuję innego pieska i dlatego jest taki zainteresowany. Ale jest kochaniutki, nie? Kacper jest kochaniutki bardzo. Jest fajny bombel. Jest taka zabaweczka, taki pluszaczek. Elmuś! Chodź, ciocia cię nagrywa! Pokaż ci, jaki jesteś piękny. No, śliczny. Będzie gwiazdą YouTube'a. Śliczny jesteś, już jest. On właśnie śmialiśmy się, że ma nową kurteczkę. Dominik wrzucił na story do siebie. I mówię, że kurde, się stylizuje. Wcześniej była czarna, teraz ma taka szara, nie? Taka srebrna. Taka srebrna, no, właśnie była jeszcze złota, mówię, nie będę przesadzać. On już jest taki trochę złoty, więc wiesz, no. Nie pasowałoby. Pięknie. Gwiazda osiedla, nie? Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, jest słuchajcie godzina przed pierwszą, wróciliśmy dopiero do domu. Także trochę posiedzieliśmy, serio, jakby było bardzo miło i ten czas bardzo szybko zleciał. Elbus się wyszalał, już pod koniec naszej wizyty zasnął, padł po prostu jak zabity na kanapie, odpoczywał, drzemkę sobie zrobił. Ale było bardzo miło, także ja teraz lecę pod prysznic, zmyję makijaż i lecę spać. Jutro
planujemy może jakiś wyjazd po południu, może pojedziemy gdzieś w góry, ma być fajna ta zima, ma być faktycznie mroźno, także może jakiś spacer w pobliskie góry się uda. Zobaczymy, no ale oczywiście ja teraz, tak jak powiedziałam, lecę pod prysznic, lecę spać i rano we vlogu widzimy się dla Was za moment. I dzień dobry, właśnie wyszłam z podprysznica. Ja ostatnio mam, słuchajcie, skórę jakby trochę idącą w kierunku suchej. Nigdy nie czułam ściągnięcia po myciu, po prostu prysznicu, po umyciu twarzy jakąś pianką, a od jakiegoś czasu czuję, mimo że nie zmieniłam jakby produktu tym, którym myję twarz, więc pewnie jest to spowodowane po prostu gdzieś tam taką naturą, która się ciut zmienia zawsze. No i tak jak mówię, no czuję ściągnięcie, czyli ta skóra jest po prostu po myciu sucha. I ostatnio używam nowej serii z Laury Mercier. Mam tutaj The Perfect Cream nawilżający i drugi malutki pod oczy rozjaśniający. Całkiem fajna seria, używam 5 dni jak na razie, ale myślę, że mogę już Wam teraz powiedzieć, że jest spoczko. No, w międzyczasie robi mi się jajecznica, dokładnie boczek wędzony. Kacer bardzo lubi jajecznicę z boczkiem, więc robimy dzisiaj na śniadanko, podsmaża się na patelni, także ja w tym czasie zrobię sobie taką poranną pielęgnację. No i tak naprawdę wczoraj przez to, że wróciłam prosto z pracy i pojechałam od razu do Dominika, no to mam trochę rozgardiasz w kuchni. Mam nierozpakowaną zmywarkę, niezapakowane ubrania. Niezapakowane naczynia ze zlewu, więc mam trochę do ogarnięcia kuchni, zjemy śniadanie i mamy plan ogarnąć się po śniadaniu i może skoczyć właśnie na jakiś taki zimowy spacer, albo tutaj w pobliżu gdzieś, albo gdzieś pojechać właśnie w pobliskie góry i zaczerpnąć jeszcze większą ilość śniegu, bo czym dalej w góry, tym tego śniegu podobno więcej. Się ubrałam, plany mi się trochę pozmieniały, Kacprowi jednak coś wypadło i jest zajęty, także ja zmieniłam sobie też jakby dzień, jednak nie jedziemy nigdzie, ani nie idziemy na żaden spacer, ale w sumie stwierdziłam, że jutro jest niedziela, jutro będą sklepy nieczynne, a chciałam kupić nowe ręczniki do domu. Mamy ręczniki kupione rok temu do poprzedniego mieszkania, no i one są już takie, wiecie, twarde, nieprzyjemnie się nimi wyciera. Mam dwa zestawy, jakby wiecie, na zmianę, jak wrzucam jeden do prania, no to drugi jest okej, no ale oba już są naprawdę na maksa zużyte, takie po prostu szorstkie, twarde, nieprzyjemne, że po prostu podjadę gdzieś do sklepu, może do Iska, wiem, że fajne jakościowe ręczniki są właśnie w Isku i tam kupię. Są otwarte sklepy, ale jest strasznie zimno i jest straszny lód, na dworze jest minus bodajże 6 stopni, no i teraz wyjeżdżałam tylko kawałek z osiedla i normalnie już czułam, że te opony się ślizgają, także ach. Jest naprawdę spory wybór, są w fajnych cenach, także wybieram coś do siebie. Myślę nad białymi, szarymi i jasnoróżowymi, które już tutaj mam w ręce. Ręczniki, słuchajcie, kupione. Chciałam koniec końców jasny, róż i szary. Już Wam pokazuję tutaj na siedzeniu obok siebie. Ale podskoczyłam sobie do Żabki jeszcze. Bardzo lubię te wszystkie takie produkty wyciskane, albo te takie smoothie, albo te wyciskane właśnie soki. Jak one się nazywają? Ten się nazywa wycisk, ale jest jeszcze jeden taki smoothie owocowy. Tak na szybko, żeby się napić, coś zjeść, przekąsić, to lubię czasami właśnie podjechać do Żabki po to. No ale dobra, nie teraz o tym, pokażę Wam te ręczniki. I oto ręczniczki. Tak, wzięłam dwie sztuki do rąk szarego, jeden pod nogi szary. Ten jeden jakby, który jest trzeci wzięty na zapas, jest po prostu do kuchni, jako ręczniczek. Więc tak, to są te trzy małe, to dwa kolejne. Dwa duże szare zwykłe do wycierania, do ciała. I dwa duże jasnoróżowe. Jeden, drugi. I dwa malutkie. Jeden pod nogi, drugi do rąk, też właśnie w takim jasnym różu. A były teraz na jakiejś promocji i te duże kosztowały 30 zł za sztukę, a te małe 7,50 za sztukę. Zapłaciłam za wszystko około 160 zł, więc całkiem nie najgorzej, jak na to, że ta marka z Iska Kronborg jest bardzo dobra. Ja mam z tego różne pościele, poszewki i jesteśmy zadowoleni, także mam nadzieję, że one wytrzymają dłużej i będą przyjemniejsze przy wycieraniu niż te poprzednie. Nie wiem, czy te poprzednie były też z Iska? Chyba nie, chyba były z Ikei te poprzednie, które mam w kolorze wrzosowym w łazience, tak mi się wydaje. I słuchajcie, Kacper skończył sobie porobić to, co miał tam porobić, jakieś swoje tam obowiązki,
I dzwonił właśnie do mnie, że jest już wolny, także chyba zjemy sobie gdzieś coś na szybko, nie będę robiła teraz obiadu już. I skoczymy sobie gdzieś na spacer. Myśleliśmy może nad Pustynią Błędowską. Za Pustynią Błędowską jest zrobiona taka jakby róża wiatrów, taki jakby, jak to powiedzieć, nie deptak. Takie tarasy jakby widokowe, na których można się pospacerować, zobaczyć. Jest fajna zima, więc myślę, że będzie tam fajnie klimatycznie dzisiaj. Więc może się po prostu tam przejedziemy trochę, zaczerpnąć swojego świeżego powietrza. No, a po drodze jakieś jedzonko na wynos. Ostatnio coś przesadzamy z tym jedzeniem na wynos. Przedwczoraj kolacja, wczoraj kolacja, sushi. No, a dzisiaj na obiad może Subway. Otworzyli niedaleko na Subwaya, także może faktycznie skoczymy do Subwaya po jakieś kanapeczki fajne. Złapałam się już z Kacprem i jednak nie pojechaliśmy do Subwaya. Kacper miał ochotę na pizzę. Bardziej nie miałem ochoty na Subwaya. Aha, dobra, okej. Okay. Ale chciałeś pizzę, proponowałeś. Myślałeś też o kebabie, no to już. No ale ty nie chciałeś, bo była najszybsza i najbliżej. A kebab jeszcze był tańszy i jeszcze szybciej. Czy ja wiem, czy tańszy? Zapłaciliśmy teraz za dużą pizzę 36 zł, a za dwa kebaby pewnie zapłacilibyśmy z 4 dychy, Kacper. Tak? Ile go w tej kebab z 2 dychy kosztuje? Chyba ci się nie wydaje. Tak? No dobra, nie wiem, nie jem kebabu, ale wydaje mi się, że są droższe. No, także czekamy teraz na pizzę na wynos, jemy ją i w końcu gdzie jedziemy? Gdzie chcesz? Pustynia Błędowska? Może być. No ale co, ta róża wiatrów, te tarasy czy nie? Lasy. No, mamy tylko taki problem, że Kacper ubrał sobie sportowe buty. No i boję się, że zaraz będą przemoknięte, jak już nie są. W domu masz te całe takie, wiesz, Nike, ja bym je ubrała, śliskie. Nie, szkoda czasu. Ej, jest już generalnie 11, pójdę po pizzę. Chcieliśmy margaritę, a Kacper wziął sobie na swojej stronie jeszcze jalapeno. Wszystko fajnie, wszystko super, ja ogólnie lubię pizzę, ale w samochodzie, wiecie, jedzenie to jest masakra. Szkoda, że te knajpy nie są otwarte. Musimy to przeszyć jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę, bo z tego co tam wczoraj słuchałam w telewizji, to podobno powoli ma się to wszystko otwierać, miejmy taką nadzieję. Ja czekam na siłownię z utęsknieniem. Przyszła pizza, jemy, to jak wam powiedziałam, wzięłam margaritę. I właśnie Kacper zabrał mnie tutaj w takie miejsce, w którym już jadł i mu smakowało. I raz też jedliśmy u znajomych na wynos tą pizzę. Ja wtedy miałam takie, że w sumie średnio mi smakowała, nie była jak dla mnie jakoś tam wybitna mega. A Kacper właśnie mówił, że mega zachwalał. No i teraz właśnie mówię Kacperowi, że w sumie dla mnie po prostu jakby smaczna, ale bez jakiegoś ciału, że jadłam wiele razy lepsze. A Kacper naprawdę mi smakuje. To mi smakuje. Dobra jest. Czy jest to dobra, ale dla mnie nic jakby, jadłam lepszą po prostu. Czy inaczej, no dobra, jadłem też kiedyś w życiu lepsze pizze, ale u nas w okolicy, oprócz Będzina, to nie ma lepszej pizzy. To ja na przykład to mi nie lubię. Z Pizzy Hut też lubię, na przykład bardziej mi smakuje niż tutaj ta. Dobra, jemy, jedziemy. Ja wam w ogóle nie powiedziałam, co to za pizza. Gadam, ale to jest restauracja na gołą nogu i to co właśnie dokładnie to jest to, Kraft Pizza, tak? To jest to, tak się chyba nazywa, dokładnie. Wjeżdżamy już, słuchajcie, tutaj w te tereny głównie właśnie z Pustyni Błędowskiej i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Przepięknie, jak normalnie w górach. No nie, jak na pustyni. Jeszcze nie jesteśmy na pustyni, ale ta droga pięknie, naprawdę pięknie. Szkoda, że te choinki są takie łyse, ale jakby były takie pełne, no przepięknie. Dojechaliśmy, jesteśmy. Piękna zima. Serio, wszystko jest pięknie zaśnieżone. Tu na przykład za mną drzewka. Wszystko bielutko. Pięknie i nawet nie ma jakoś bardzo dużo ludzi. No nie? Tak. Ładnie, co? Tak. Śnieżnie, zimno? Tak. Taki pingwinek stoisz. No, zimno. Wyszłam tutaj na górę, na ten taras i tutaj już wieje jak nie wiem. Jeszcze zimniej jest, przez to chyba, że wyżej po prostu. Ale pięknie. Pospazerowaliśmy i właśnie wróciłam do domu. Kacper jeszcze pojechał na pogorie, a ja już jestem w domku. Po drodze podjechaliśmy do Maka po kawkę. Mieliśmy smaka na cappuccino, także ja sobie piję duże cappuccino. Chwilkę poczyluję, troszkę się ocieplę, ogrzeję, bo jednak w trochę zimno było, zwłaszcza stópki. I biorę się za choinkę. Na ostatnim vlogu, który publikowałam w czwartek, mówiłam wam, że mam plan po pracy, po tej 21:00
ogarnąć choinkę, ale już mi się nie udało. Skończyłam trochę później i już nie miałam siły po prostu, żeby ją rozebrać i złożyć. Także zaraz się za to wezmę, a Kacper jak przyjedzie, to po prostu zapakuje ją w kartony i zawieziemy ją jutro do studia. Jutro niedziela, no ale dla nas pracująca niedziela, pakujemy paczki dla Was z weekendu i przygotowujemy się do przyszłego tygodnia, żeby było trochę luźniej w poniedziałek. Także tak to będzie u nas wyglądało. Raczej nie taka typowa niedziela leniuchowa, tylko pracująco. No, ale teraz dopijam kawę i wspólnie rozbierzemy choinkę. Ja mam mało rozbierania. Kilka zawieszek i te lampki, także na szybko pójdzie. Oprócz kawki na takie sobotnie popołudnie chciałam sobie zapalić świeczkę i chciałam Wam pokazać i wesprzeć markę jednej z moich obserwatorek, która do mnie napisała na Instagramie. Tworzy świeczki. Zobaczcie, tutaj macie nazwę Zapach Lance. Tak samo możecie sobie zobaczyć na Instagramie Zapach Lance. Piękne świeczki, różne zapaszki. Totalnie do mnie przemawia ciasto z pomarańczą i wanilią. Ta leśna kraina, taki świeży, miętowy zapach, leśny. Myślę, że komuś podaruję na prezent, bo niekoniecznie mój gust, ale to ciasto pomarańczowe, jak odkręciłam, to się zakochałam. W środku mamy taki niesnadadowy knot, mamy po prostu kawałek drewienka i tu jeszcze w ogóle wystaje pomarańczka, bo jest ciasto pomarańczowe. Odpalam i biorę się za rozbieranie tej choinki. Zaczęłam ściągać lampki, jak widzieliście, miałam małe nieszczęście. Przez moment po prostu trzymałam ją w dłoniach, bo chciałam ją przesunąć. I chwyciłam za trzon w środku. Chciałam podnieść po prostu, żeby była bliżej, żeby mogła wejść tam i owijać od lampek. No i chwyciłam do góry i wyszła całkowicie jakby z konstrukcji. I nie mogłam sobie tam, wiecie, trafić, bo nie widziałam tego wejścia. No i przez chwilę po prostu stałam z nią w ręce, ale udało się koniec końców. Ściągnęłam wszystkie ozdoby i lampki. Ja teraz właśnie ją porozkładam, trochę zmniejszam te igiełki. No i tak jak powiedziałam, potem jutro ją przewieziemy do studia. Okej, złożona i zobaczcie, tylko troszkę tak naprawdę opadło włosków. Z choinki minimalnie. To nie tak jak przy żywej, że cała podłoga byłaby teraz z igieł, gdyby tam po 2 miesiącach stania ona była rozbierana. Tutaj wygoda, także jak szukacie choinki na przyszły rok, to polecam mega Airbus, czyli te choinki, które, tą choinkę, którą właśnie ja mam z Airbus. Ja się zaraz przebieram w jakiś domowy strój, biorę się za sprzątanie, mycie łazienki, odkurzanie, mycie podłóg, mycie kuchni i tak dalej, ścieranie kurzy. Także czeka mnie clean with me, tak, to prawda, sama ze sobą. Także biorę się za to, z Wami się żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu w środę. Buziak, do zobaczenia!